Hej, hej, z tej strony Mihajlo i witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Pro Evolution Soccer 2014, pomimo tego, że nie daję przed odcinkami Zagrajmy w, ale to jest seria Zagrajmy w, tak żeby nie było. Przed nami ostatni mecz fazy grupowej Ligi Europy, mecz na Pepsi Arenie z Walencją, także bez w sumie zbędnego jakiegoś gadania. Przejdźmy po prostu do meczu. Tam akurat zmian, tam akurat żadnych nie było. Niech tej Helio sobie odpocznie, bo tam zresztą nie wiem, czy to na dwa mecze nie był zawieszony. Tak więc także tego... No dobra, już przypadkiem ominąłem już hymn Ligi Europy, więc przejdźmy już do meczu. Kosecki. Tak jak to już zresztą wspominałem w poprzednim odcinku, mamy już zapewniony awans z grupy, więc ten mecz to już tak rozgrywamy tak bardziej na zasadzie, aby dograć. No ale no, niemniej jednak fajnie byłoby wykorzystać go do wypróbowania jakichś może paru nowych rzeczy. Jakiś tam sposobów rozegrania, czy coś. Bo jako, że tutaj już nie będzie właśnie żadnego obciążenia na wynik i tak dalej, to można spróbować coś takiego zrobić. Faul i będzie wolny dla Walencji. Niewątpliwie na pewno bardzo byłoby fajnie, jakby się udało zakończyć rozgrywki w grupie bez żadnej porażki. Mikita i broni Diego Alves. Dobrze, to może by tak spróbujemy jeszcze raz zagrać tak samo jak to w poprzednim meczu zdobyliśmy gola. No i tym razem się nie udało. Piatti. Pędzi już za nim Łukasz Broś. Albelda. Do Ramiego. Ten do Ricardo Costy. Bartagan. Albelda. Piatti broni na szczęście Dusan Kucjak. I Dusan Kucjak znowu łapie piłkę. Daleko do przodu. Mikita nie przejął tego. Everbanega. Feguli. Obok niego Żydo. Soldado. Roberto Soldado do Barragana. I Wawrzyniak wyprowadza kontratak. Radowicz. Wrodoliak. Mikita. Obok niego Adil Rami. Powinien się młody warszawiak utrzymać. Kosecki. Dośrodkowanie Radowicz. Wrodoliak. Prosto w Banegę. Jeszcze Wrodoliak. Do Żyry. Radowicz i broni Diego Alves. Furman. Wrodoliak. Do Mikity. Kosecki. Fajnie byłoby, jakbyśmy w późniejszej fazie trafili na Lazio. Znaczy ja, że fakt tym, że ja w ogóle pierwszy mecz, jaki grałem, to w ogóle był właśnie mecz z Lazio, ale... Tylko tyle, że wtedy sobie wziąłem jako, że otoczkę niby Ligi Mistrzów. Patryk do Żyry. Aj. I będzie out dla Walencji. Feguli. Żyro. Soldado. Ewet Banega. Niedokładnie przyjmuje to Furman. I jest szansa dla gospodarzy. Mikita gol! 1-0 Patryk Mikita.
Tak jest, szansa bardzo dobrze wykorzystana przez Legionistów i 1-0 dla Legii. Już będzie okazja na podwyższenie. Radowicz sam na sam już praktycznie. Ricardo Costa obok niego dobiegł. Radowicz! Obok bramki, chociaż faktem przez tej kamery wydawało mi się, że no może być już z tego bramka. Diego Alves. Fegoli. Wdoliak. Albelda do Feguliego. Sisoko. Ever Banega. Albelda. Piatti do Soldado. I Łukasz Broś. Kosecki. Ajś. Troszeczkę źle, niepotrzebnie, aż wbiegam w Sisoko. Wrdoliak do Furmana. Canales. Feguli. Piatti. Soldado do Feguliego, sam na sam Feguli! 1-1! Stefano Feguli! No niestety zdarza się i tak, czasami trzeba stracić bramkę, no ale i tak, tak jak mówiłem, awans mamy pewny, a i jeszcze całe... Prawie godzina gry jeszcze przed nami. Oczywiście gry w tym meczu. Wawrzyniak, Żyro, Radowicz do Koseckiego, ale źle. Znaczy no faktem, że ja chciałem do Mikity podawać to w ogóle, ale... Furman, Radowicz, Mikita. Nie dojdzie do tego Kosecki. Cóż to za powiadomienie mi teraz na szybko przyszło. Soldado, Piatti do Sajunior, Mikita. Ojś, troszeczkę Canales. Piatti do Aliego Sisoko, Dosa chyba, a nie jednak udało mu się wyminąć i dojść do piłki wcześniej. Kosecki, Wdoliak, do Radowicza. Mikita ścieka się z Ramim. Sisoko. No tutaj było blisko, żeby Kosecki to przejął i koniec pierwszej połowy 1-1. No, w pierwszym meczu naszym z Anderlechtem Bruksela też padł wynik 1-1, znaczy generalnie remisowy. Zaczęli, żeby to było na takiej zasadzie, że taką symetrię zachowamy. Okej, są takie za mały przeskok, tutaj akurat jedną rzecz musiałem zrobić, a przy okazji sądziłem jak przesyłanie filmiku właśnie z pierwszego odcinka, no i niestety premierę będę musiał przesunąć. Z powodu tego, iż prawa autorskie na intro UEFA mi się urzuciły. Dobra, ale przejdźmy do meczu naszego tutaj. Wdoliak nie przejął tego oczywiście. Soldado. I na szczęście Dosa Junior w odpowiednim momencie jeszcze zdążył zablokować strzał Soldado. Radowicz nie przejął tego. Dosa Junior. Mikita i... Nie popędzi jednak Badragan
przejął tę piłkę. Piatti, Albelda, Furman, Mikita, do Radowicia, nie przejmie tego mi, Radowicz pędzi! 2-1, ale kurczę, no naprawdę, w tym momencie się bardzo poważnie zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że po prostu bramkarz jest tak chujowy, aczkolwiek Diego Lopez na takiego raczej nie wygląda, czy to jest kwestia właśnie ten... Czy to jest kwestia poziomu gry? Znaczy, jakie sobie ustawiłem, czy też poziomu właśnie, jakie sama gra po prostu prezentuje? Bo powiedzmy sobie, że taki błąd to raczej trochę średnio, żeby się zdarzał bramkarzowi w normalnym życiu. Kosecki przejął. Broś. Do Sarzunior. Daleka do... Na to do Wicia. Mikita. Canales. Nie przejmie Kosecki. Fegli. Batragan. I Kuciak wybrania tą piłkę. Mikita nie przejmie. Ewet Banega. Fegli. Fegli na prawo do Batragana. Przejmie jeszcze Kolera. Kurczę, już mi się wydawało, że uda mi się utrzymać tę piłkę warzywniakiem. Ewet Banega. Obok niego Mikita przyjmuje piłkę. Kosecki już pędzi. Kuba Kosecki. Jednak Adidra mi zabiera piłkę. Canales. Soldado uderza i nie ma bramki dla Walencji. Dosa. Fegli. Piatti na szczęście obok bramki. Banega, obok niego Żyro, Wrodoliak, Żyro, Żyro, Wrodoliak, Radowicz, ale jeszcze chyba, nie dojdzie do tego, Wrodoliak przyjął Sisoko, Albelda, do Feguliego, Batragan, obok niego Żyro i dobrze Michał odbiera to. Wawrzyniak i można wylecieć z kontrą. Wardoliak, Mikita, ale Rami chyba go uprzedzi, niestety tak. Oj, Mikita i nie ma gola. Fegli. Soldado. Do Sarzunior przyjmuje. Schuller. Kosecki. Radowicz. Mikita sam na sam. Patryk Mikita i... Jeszcze Kosecki, jeszcze Żyro, Radowicz. Dobrze, to akurat jako, że i tak będzie teraz zmiana, to na szybko, czyli ten, to przeprowadzę na szybko zmiany. Oyama, Efir i
Elsfir i Kucharczyk może. Ale ile to w ogóle... A, dobra, 2-1, bo już nawet zapomniałem ile to już w tym meczu jest. Wawrzyniak, Efir, Kosecki, Oyama, Wrdoliak, Kosecki, Oyama, Wawrzyniak. Wawrzyniak, obok niego Parejo. No, na szczęście Parejo wyszedł z piłką za pole i Kuciak. Schuller do Juniora, Furman, Kucharczyk. 3 minuty pewnie jakieś zostały, tak z... Tyle doliczy sędzia. Panie, że nie było tutaj jakoś wielkich przerw w grze. Wrdoliak, Oyama, do Efira. Jeszcze Efir do Oyamy, jednak ciągle przyjmuje to Parejo. Baragan, Albelda i koniec meczu. Legia wygrywa 2-1 z Walencją. Czyli zakończamy to rozgrywki grupowe z bilansem 5-1-0. Bardzo fajnie, najlepszym zawodnikiem meczu znowu Patryk Mikita. I zobaczmy, jakie są wyniki, tak już z ciekawości, w naszej grupie. Wynik meczu właśnie Anderlechtu z Zenitem, a padł wynik 3-1 dla Zenitu. Okej, dzięki temu właśnie 16 punktów na naszym koncie. I zajmujemy pierwsze miejsce, 10 punktów Zenit i to oni wchodzą do fazy playoff. Odpada Valencia i odpada Anderlecht. I zobaczmy, z kim to nam przyjdzie się zmierzyć w następnej rundzie. Mam nadzieję, że za to mi znowu nie wywali praw autorskich. Aha, jedziemy na mecz z innym zespołem z Rosji, mianowicie mecz z CSKA Moskwa, i jak zresztą widzicie, jest już racja, więc to wcale nie jest powiedziane jeszcze, że nie zagramy sobie z nimi w niedługim czasie. Dobrze, tak jeszcze przy okazji zobaczmy, jakie tam są jeszcze inne mecze. Przy okazji, bo to i tak trzeba przejść. Okej, czyli następny mecz gramy z CSKA Moskwa. Ja za ten odcinek Wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić, zobaczcie linki, jakie Wam umieszczę w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.